Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy debatę MedExpressu. Jak leczyć, aby leczyć najskuteczniej? Chcemy dziś mówić o miejscu terapii celowanych w leczeniu pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Przewlekła białaczka limfocytowa to najczęściej występujący nowotwór krwi. Będziemy mówić o tej grupie, ale także o tym właśnie, jak te terapie celowane, jakie przynoszą efekty dla pacjenta, ale jakie też przynoszą efekty dla systemu. Będziemy mówić o terapiach ograniczonych w czasie. No i o tym, o czym dyskutuje się już bardzo intensywnie, a mianowicie o konieczności przeniesienia tego innowacyjnego leczenia do pierwszej linii u pacjentów, czyli rozpoczęcia jak najwcześniej leczenia skutecznego. Przedstawiam Państwu naszych znakomitych gości. Pani dyrektor Joanna Kilkowska, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Witam Panią dyrektor. Witam wszystkich, dziękuję. Jest z nami Pani Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Witamy Panią. Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie do debaty. Jest gościem pani Barbara Gatt, kierownik projektów w firmie HTA Consulting. Witamy panią. Dzień dobry, witam. I mamy znakomitych klinicystów. Pan profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Narodowy Instytut Onkologii, oddział w Gliwicach. Witamy pana profesora. Dzień dobry. Profesor Krzysztof Janopoulos, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Oddział Hematologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Witamy pana profesora. Dzień dobry. Rozpocznijmy wobec tego może pytaniem do pana profesora Janopoulosa. Panie profesorze, mówimy o pacjentach chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Czy możemy powiedzieć, jak wygląda w tej chwili ścieżka leczenia tych pacjentów? Należy na pewno rozpocząć od tego, że nie każdy pacjent chory na przewlekłą białaczkę limfocytową będzie wymagał leczenia, natomiast każdy pacjent będzie wymagał diagnostyki. Także jak już się nam uda postawić rozpoznanie, taki bardzo stary podział na trzy grupy cały czas jest aktualny, czyli 1/3 pacjentów nigdy nie będzie wymagała leczenia, 1/3 będzie wymagała leczenia od razu i 1/3 w pewnym czasie będzie wymagała leczenia. Natomiast mając pewne biomarkery, możemy z większym prawdopodobieństwem powiedzieć, w której z grup się znajdzie pacjent, to oczywiście poza tą 1/3, która od razu wymaga leczenia. Nadal bardzo ważna jest obserwacja kliniczna, także wszyscy pacjenci są objęci obserwacją. W momencie aktywności choroby rozpoczynamy leczenie i to leczenie zmieniło się w ostatnich latach w sposób istotny, dlatego że dotychczas najskuteczniejszym sposobem leczenia było immunochemioterapia, czyli do klasycznej chemioterapii albo złożonej z jednego albo z dwóch leków, albo z leku doustnego, ale z leków cytotoksycznych dołączone było przeciwciało skierowane przeciwko cząsteczce CD20, która jest obecna na komórkach białaczkowych, czyli taka celowana, ale jednak forma chemioterapii. W ostatnich latach zmieniło się to podejście, nowe terapie zaczęły być wprowadzane, oczywiście typowe jest, że nowe terapie wprowadzamy najpierw dla pacjentów nawrotowych, pacjentów niereagujących na dotychczasowe leczenie. Później te terapie ewoluują i są dostępne w pierwszej linii. I tak naprawdę zeszły rok zmienił całkowicie nasze podejście do leczenia pacjentów pierwszej linii. Opublikowane rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej zawęziły miejsce immunochemioterapii tylko do jednej bardzo wąskiej grupy pacjentów, która ma bardzo dobre rokowanie. Także decyzja terapeutyczna, którą powinniśmy podejmować, obejmuje badania genetyczne i molekularne. Grupa pacjentów z deletią 17P, mutacją TP53, my znamy tą grupę, bo ją nagłaśnialiśmy przy wcześniejszych procesach refundacyjnych, mówiąc, że jest to grupa pacjentów o złym rokowaniu i rzeczywiście dla tej grupy pacjentów mamy dostępne nowoczesne leczenie, ale niestety w nawrocie. Zgodnie z rekomendacjami międzynarodowymi ci pacjenci nie korzystają z immunochemioterapii i oni od początku powinni dostawać leczenie celowane. Najczęściej jest to leczenie inhibitorami kinazy Brutona lub też antagonistami BCL2. Inna grupa, która też została ostatnio określona, to jest grupa pacjentów bez mutacji genów immunoglobulinowych. Przepraszam, że tak opisuję te podgrupy genetyczne, ale tak wygląda nowoczesna hematologia, że
koszyk pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową to tak naprawdę koszyk różnych podgrup molekularnych, dla których musimy dobierać indywidualnie leczenie i znowu ta grupa, która również się wiąże z gorszym rokowaniem, ona nie powinna dostawać immunochemioterapii. To jest ogromna zmiana w odniesieniu do poprzednich rekomendacji, bo w tej grupie można było rozważyć immunochemioterapię, teraz w zasadzie nie. Jedyna grupa, w której można, to tak jak powiedziałem, grupa o najlepszym rokowaniu, ale nadal można rozważyć, nie znaczy, że trzeba stosować. I w Stanach Zjednoczonych Ameryki widzimy tendencję, że w zasadzie pacjenci w pierwszej linii leczenia nie dostają już immunochemioterapii. Oczywiście w nawrocie oni również nie dostają tej immunochemioterapii. Także ta era chemo-free, tak ładnie nazwana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, rzeczywiście również doszła do pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i możemy oferować leczenie wolne od chemioterapii, a nawet wolne od immunochemioterapii. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Giebel, no, wiemy, europejskie wytyczne ESMO rekomendują stosowanie terapii celowanych w pierwszej linii. Mówimy też o tym, jak ważne jest zastosowanie terapii ograniczonych w czasie, ale chciałam zapytać pana profesora może tak bardziej ogólnie, dlaczego tak ważne jest, w którym momencie pacjent otrzymuje daną terapię i czemu leczenie pacjentów z PBL-em w pierwszej linii terapią celowaną jest tak istotne, jakie ono przynosi efekty? To jest taka ogólna zasada w onkologii, w szczególności w onkohematologii, żeby wszystko co najlepsze dać już na samym początku. Bo nawet najlepsze, optymalne terapie, jeżeli są podawane w bardzo zaawansowanych stadiach po wyczerpaniu możliwości innych linii leczenia, dają efekty gorsze niż gdyby były stosowane na samym początku. Trzeba podkreślić, że biologia choroby zmienia się w czasie. Stosując chemioterapię w pierwszej linii leczenia, zazwyczaj uzyskujemy odpowiedź, to znaczy większość komórek białaczkowych może być zniszczona, może być przestać widać nawet tę chorobę, co nazywamy stanem całkowitej remisji, ale po pewnym czasie ona nieuchronnie się odradza. I odradza się z tych komórek, które tę chemioterapię przeżyły, a więc z tych najbardziej opornych, tych najbardziej złośliwych. I co za tym idzie, leczenie w kolejnych liniach staje się już coraz trudniejsze. Rzecz jest więc w tym, żeby na samym początku podać to, co jest najbardziej skuteczne, żeby zadziałać jak najbardziej radykalnie i żeby stworzyć długą perspektywę czasową bez konieczności dalszego leczenia. To jest ważne już teraz, można powiedzieć, bez cienia wątpliwości, natomiast ta perspektywa kilku, czy nawet czasem kilkunastu lat, bo tyle się udaje osiągnąć u naszych chorych, może otworzyć zupełnie nowe możliwości. Jesteśmy z panem profesorem Janopoulosem szczęśliwymi świadkami absolutnej rewolucji, która ma miejsce w onkohematologii, gdzie tradycyjne formy leczenia, takie właśnie jak chemioterapia, stopniowo zostają wypierane przez formy terapii celowanych, bądź immunologicznych, bądź ukierunkowanych na wewnątrzkomórkowe cele molekularne. I może być tak, że jeżeli naszym pacjentom, których przypuszczalnie wciąż nie jesteśmy jeszcze w stanie wyleczyć, ale zaoferujemy te kilka lat wolne od choroby, to po tym czasie będziemy mogli im zaproponować coś jeszcze nowszego, coś jeszcze bardziej skutecznego, być może o charakterze radykalnym. Natomiast dowody na to, że terapia celowana w pierwszej linii wpływa na czas wolny od progresji, na czas do konieczności zastosowania kolejnej linii leczenia, są wprost, one płyną z badań klinicznych. W badaniu CLL-14, gdzie w ramieniu eksperymentalnym stosowano venetoclax z obinutuzumabem, czyli leczenie ukierunkowane na taki cel BCL2 oraz immunoterapię przeciwko CD20. Natomiast w ramieniu standardowym, referencyjnym stosowano chlorambucyl, czyli tradycyjną formę chemioterapii w skojarzeniu z obinutuzumabem. Okazało się, że prawdopodobieństwo, że chory będzie żył i nie będzie miał progresji choroby, czyli będzie wolny od choroby, po 4 latach przy wenetoklaksie wynosiło 74%, a przy chlorambucylu było dwukrotnie mniejsze, 35%. A więc to jest skokowa różnica. Za tym oczywiście wiąże się konieczność stosowania kolejnej terapii. Tutaj też u pacjentów, u których stosowano wenetoklaks, po 4 latach
u 81% spośród nich nie było konieczności włączania kolejnej linii chemioterapii, kolejnej terapii, natomiast w ramieniu kontrolnym dotyczyło to tylko 60% chorych, a więc też bardzo wyraźna, bardzo duża różnica. Różnica, która z całą pewnością ma dalsze losy tych chorych. Bardzo dziękuję, panie profesorze. I pytanie do pani dyrektor. Pani dyrektor, bo no, po pierwsze chcielibyśmy podkreślić i podziękować za to, jak wiele bardzo istotnych dla pacjentów hematoonkologicznych działań zostało podjęte przez Ministerstwo Zdrowia, bo ta sytuacja pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową bardzo znacząco się zmieniła i to bardzo pozytywnie. Widać tę poprawę w leczeniu nawrotu choroby w drugiej linii. Lekarze mogą zastosować nowoczesne terapie celowane, ale oczywiście cały czas też są te niezaspokojone potrzeby, cały czas pacjenci czekają na możliwość leczenia wenetoklaksem z obinutuzumabem. To jedna strona, która też pokazuje, że hematoonkologia jest niezwykle dynamicznym obszarem, który się ogromnie dynamicznie rozwija. To jest wyzwanie dla całych systemów refundacyjnych, ale też ciekawa jestem, jakie są państwa kolejne działania związane z właśnie wdrażaniem tych terapii celowanych, ograniczonych w czasie, które są no niezwykle skuteczne dla pacjentów. Dziękuję pani redaktor za pytanie. Nie ukrywam, że trudno jest tak bezpośrednio powiedzieć, jakie my podejmujemy działania, bo to tak prawdę mówiąc jesteśmy trochę skazani na firmy i wnioskodawców, tak? Wszystko zależy od tego, czy wniosek w odpowiednim czasie wpłynie, jakie są wyniki kliniczne, o których tutaj panowie profesorowie mówili, jakie rzeczywiście mamy możliwości udowodnienia skuteczności tych leków. Akurat w przypadku tutaj tej pierwszoliniowej, skojarzonej terapii, no niestety, ale mamy negatywną ocenę prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Również negatywnie wypowiedziała się na ten temat Rada Przejrzystości. I o ile rzeczywiście, tak jak powiedział pan profesor, możemy mówić o wydłużeniu czasu wolnego od progresji, to niestety chyba to badanie rejestracyjne CLL-14 nie przyniosło takich bardzo spektakularnych wyników odnośnie całkowitego przeżycia, tak? I tutaj to jest dla nas też punkt do przeskoczenia. To, co my w tej chwili w ministerstwie robimy, to nie tylko białaczka limfocytowa, ale hematoonkologia w ogóle została dostrzeżona i to bardzo mocno przez Ministerstwo Zdrowia w ostatnim czasie, bo i białaczka limfoblastyczna, teraz limfocytowa, mamy trzy programy, obinutuzumab w monoterapii, venetoclax również w skojarzeniu i ibrutinib, także w ostatnim czasie rzeczywiście hematoonkologia, tutaj posłużę się tym, co powiedział pan profesor, jesteśmy świadkami, nie powiem, że rewolucji w leczeniu, ale rzeczywiście zauważamy bardzo, bardzo taki dynamiczny postęp technologii lekowych, rzeczywiście ukierunkowanych na indywidualnego pacjenta, na to, że możemy w miarę specyficznie dodać pacjenta do terapii, którą chcemy mu zaoferować, a rolą ministerstwa jest to, żeby po prostu spróbować podjąć wyzwanie, znaleźć pieniądze w centralnym budżecie na refundację na ewentualne takie nowe technologie. A przyznam, że nie jest łatwo w procesie negocjacyjnym z wnioskodawcami doprowadzić do wspólnego zdania, ile taka terapia może kosztować. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Pani Aleksandra Rudnicka. Pani Aleksandro, mówimy o pacjentach z przewlekłą białaczką limfocytową. To pacjenci, którzy są bardzo często obciążeni licznymi chorobami współistniejącymi. To leczenie celowane, oni tego leczenia wymagają, ponieważ ono pozwala eliminować bardzo precyzyjnie komórki nowotworowe, zachowując dobry stan ogólny. To są często też starsze osoby. Wiem, że państwo szczególną troską jakby otaczają tę grupę pacjentów. I jakie tu pani wskazałaby tę niezaspokojoną potrzebę, bo właśnie no, wydaje się, że dla tej grupy pacjentów dostęp do tych terapii ograniczonych w czasie jest kluczowy. Może zanim odpowiem na pytanie, to chciałam powiedzieć, że pani dyrektor jest bardzo skromna, dlatego że ja uważam, że ministerstwo świetnie sobie radzi w tych negocjacjach i bardzo prowadzi przemyślaną politykę, która polega na tym, że między innymi
mamy coraz większy porządek w programach lekowych i programy lekowe zaczynają być tworzone w kierunku szpiczaka. Bardzo byśmy chcieli, pani dyrektor tu powiedziała, że w przewlekłej białaczce limfocytowej są aż 3 programy. To jest niepotrzebne. Byłoby dobrze, żeby był jeden program, który by wskazywał konkretne wskazania i leczenia pacjentów i był kierowany do określonych grup pacjentów. I to by było bardzo potrzebne. Pani dyrektor tutaj jako taki argument, który jest trudny do zrozumienia i przeskoczenia, jeśli chodzi o refundację na przykład właśnie tego leku w przewlekłej białaczce limfocytowej, przytoczyła czas całkowitego przeżycia. No to wiemy, że ten czas całkowitego przeżycia w onkologii czy w hematologii to jest ten wskaźnik 5-letnich przeżyć. Ten lek niestety jest jeszcze krótko stosowany i ma krótką swoją historię, ale ta historia jest, powiedziałabym, bardzo spektakularna i ona wskazuje na to, co mówił przed chwilą o tym pan profesor Giebel, jakie już widać różnice. I widać na przykład też różnice w przeżyciu pomiędzy tymi lekami, które są stosowane w drugiej linii. Tam mamy rytuksymab z wenetoklaksem, a obinutuzumab z wenetoklaksem jest jeszcze bardziej spektakularnie działającym lekiem i to powiedziałabym lekiem, który ma bardzo ciekawy mechanizm, bo tutaj Iwonka zaczęła, pani redaktor zaczęła o tym mówić, bo to jest taki mechanizm, który odblokowuje białko hamujące apoptozę komórek nowotworowych, czyli po prostu, jak wiemy, powodem nowotworów jest namnażanie się takie niekontrolowane komórek nowotworowych i jeśli komórka nie może popełnić takiej samobójczej śmierci, no to tych komórek jest coraz więcej, więc trzeba ten mechanizm odblokować, żeby ta apoptoza tych komórek następowała. I tu właśnie mamy taki mechanizm i o jego można bardzo u szerokiej grupie pacjentów stosować. Bardzo szeroka grupa pacjentów z działania takich leków odnosi korzyść. Oczywiście to są głównie pacjenci z wielochorobowością, tacy, o których teraz się bardzo w czasie pandemii dużo mówi, że to jest ta wielochorobowość jest bardzo takim czynnikiem ryzyka, który pogarsza stan pacjentów bardzo trudnym. Więc myślę, że lek powinien być absolutnie zastosowany w tej grupie pacjentów i ta grupa pacjentów odniesie z niego największą korzyść, a te terapie krótkie, że tak powiem, nie krótkie, no właśnie tutaj bardziej jest ważne to, że one są określone w czasie, że my mniej więcej wiemy, jak długo warto taką terapię stosować, bo wiemy, kiedy osiągamy tą minimalną chorobę ryzykową, oto to jest taki też termin, który myślę, że panowie profesorowie nam przybliżą, bo to jest ważne, że pacjent po zastosowaniu tych terapii albo w ciągu 2 lat w przypadku rytuksumabu z wenetoklaksem, albo w przeciągu roku osiąga tą minimalną chorobę ryzykową i to jest znak, że trzeba terapię zakończyć, bo i tak dalej nie będzie, że tak powiem, lepiej i później tego pacjenta obserwować do czasu progresji. I już widzimy, że ten czas progresji jest dosyć długi, co jest bardzo ważne dla pacjentów, bo pacjenci też sobie mogą zaplanować w tym czasie życie. Przede wszystkim nie stosują żadnych terapii, które mają, a wszystkie terapie mają działania niepożądane, więc mają taki bardzo dobry okres w swoim życiu i to jest dla pacjentów szalenie cenne, a z kolei jest też cenne dla systemu, co o czym za chwileczkę pewnie usłyszymy, jest to, że system może sobie tutaj precyzyjnie obliczyć, ile tych pieniędzy wyda i że na pewno jak obliczy, to wyjdzie z tych rachunków, a pan minister Miłkowski jest świetnym finansistą, jest bankowcem z wykształcenia, więc potrafi to robić. Na pewno z tych rachunków wyjdzie, że absolutnie te terapie są opłacalne, poza tym, że leczą pacjentów, też są opłacalne dla systemu. No właśnie, to skoro zaczęła pani o tym mówić, to bardzo ważna kwestia takiego, często nawet mówimy, że terapia wenetoklaksem z obinutuzumabem jest terapią dominującą. Pani Barbara Gad, kierownik projektów w firmie HTA Consulting. Pani Barbara, no właśnie, co to znaczy ta terapia dominująca? Poza tym my też wiemy, że wiele takich agencji HTA na świecie, czy brytyjski NICE, czy australijska, czy kanadyjska agencja, one uznały, że ta roczna terapia pozwala na uzyskanie leczenia skuteczniejszego i tańszego. Więc powiedzmy troszkę o tym aspekcie finansowym, systemowym. Tak, dokładnie. Dzień dobry raz jeszcze. Ja zanim odpowiem na to pytanie, też chciałabym króciutki wstęp. Chciałabym powiedzieć, że występuję tutaj dzisiaj w imieniu pani Magdaleny Władysiuk, która pracuje w firmie HTA Consulting, właścicielką tej firmy.
Niestety ona nie mogła dzisiaj tutaj dołączyć do nas i właśnie z tego powodu ja jako kierownik projektów, który zajmował się też, dotyczył terapii celowanych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej. Chciałabym się podzielić troszeczkę właśnie takim aspektem dotyczącym opłacalności terapii stosowanych w przewlekłej białaczce limfocytowej w Polsce. Więc jeśli chodzi o ocenę farmakoekonomiczną, no to oprócz tego, że patrzymy na skuteczność leku, oczywiście patrzymy również na to, ile będzie ministerstwo kosztowało tak naprawdę, czy płatnika publicznego, ile będzie kosztowało stosowanie danej terapii. Tutaj zostało wprowadzone pojęcie terapii dominującej. To jest pojęcie bardzo ważne w farmakoekonomice. Mówimy o tej terapii, że jest ona dominująca względem komparatora wtedy, kiedy nie tylko jest związana z lepszymi efektami zdrowotnymi uzyskiwanymi u pacjentów, ale również jest w perspektywie kosztów terapii terapią tańszą od tych, które aktualnie są stosowane na rynku. No i zazwyczaj jest tak, że jeżeli są wprowadzane nowe terapie, no to one są związane z przynoszeniem większych korzyści terapeutycznych. Często jednak są one też również związane z dodatkowymi nakładami finansowymi. One są po prostu droższe od aktualnego standardu leczenia. Natomiast jeżeli to jest terapia tańsza, wtedy mówimy właśnie o tym, że terapia dominuje. To, że terapia dominuje, oznacza tak naprawdę to, że zastosowanie tej terapii będzie przynosiło oszczędności w systemie, będzie związane z oszczędnościami na środki ponoszone w leczeniu pacjentów. No i tutaj akurat właśnie ta przewlekła białaczka limfocytowa jest znakomitym przykładem choroby, gdzie widać, jak zastosowanie tej terapii ograniczonej w czasie, tutaj właśnie na przykładzie wenetoklaksu, można pokazać, że zastosowanie terapii, która jest efektywna, której czas stosowania jest skończony, zdefiniowany, tutaj akurat wynosi rok. Zastosowanie jej na wcześniejszym etapie leczenia tak naprawdę prowadzi do oszczędności w systemie ochrony zdrowia. Tutaj przewlekła białaczka limfocytowa, tak jak zostało powiedziane, jest chorobą przewlekłą. Tutaj pacjent żyje relatywnie długo. Średni czas przeżycia takiego pacjenta to jest około 9 lat, nawet więcej. Taki pacjent w swoim życiu przyjmie od jednej do nawet 5 linii terapii. No i teraz tak, aktualnie w kolejnych liniach terapeutycznych terapia, która jest stosowana, to jest głównie z tych terapii celowanych ibrutynib, który jest stosowany tak długo, dopóki u pacjenta nie występuje progresja choroby. Mamy też do czynienia ze wspomnianym wcześniej wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem, który jest stosowany przez maksymalnie 2 lata. Tutaj teraz wprowadzając terapię wenetoklaksą skojarzoną z obinutuzumabem w pierwszej linii leczenia, możemy wskazać, że tak naprawdę odraczamy również w czasie zastosowanie tych terapii kolejnych u pacjentów, co zostało również na dokładnych danych wskazane przez profesora Giebela. No i teraz tutaj zastosowanie tej terapii skojarzonej z wenetoklaksem z obinutuzumabem generuje lepsze efekty zdrowotne u pacjentów i również tak naprawdę dzięki temu, że odracza tę terapię kolejnych w czasie, prowadzi do tego, że realnie w systemie pokazują się oszczędności finansowe. Tutaj średni czas, który zyskujemy tak naprawdę na zastosowaniu terapii kolejnych linii, to są aż 4 lata, co oznacza, że tak naprawdę przez 4 lata płatnik publiczny nie będzie płacił za terapię kolejnej linii, jednocześnie nie będzie płacił już za terapię wenetoklaksem skojarzoną z obinutuzumabem, no bo ta terapia trwa tylko i wyłącznie rok, a potem pacjenci już tej terapii nie stosują, natomiast uzyskują dalej efekty kliniczne z nią związane. Więc tak naprawdę, jeśli nawiązać jeszcze do tych względów finansowych, o których wcześniej pani dyrektor mówiła, no to tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z oszczędnościami dla płatnika publicznego,
patrząc na całe życie pacjentów. No i tak naprawdę to, o czym my mówimy, tak jak to wspomniane wcześniej, zostało stwierdzone też przez inne agencje HTA na świecie, agencja brytyjska, agencja australijska, agencja kanadyjska, one również wskazały, że tak naprawdę stosowanie wenetoklaksu skojarzonego z obitumuzumabem daje lepsze efekty zdrowotne u pacjentów i daje również oszczędności w systemie finansowania. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, myślę, że warto się odnieść do tych mocnych argumentów, także farmakoekonomicznych, ale też tu przywołałabym, bo nie tak dawno rozmawiałam na temat Narodowej Strategii Onkologicznej i wiemy, że w kilku obszarach przygotowywane są wytyczne we współpracy z amerykańską NCCN, to jest takie konsorcjum 30 znaczących amerykańskich ośrodków onkologicznych. Oni przygotowują wytyczne, które są wzorcem dla wszystkich krajów praktycznie i teraz współpracujemy także my w Polsce z NCCN-em. Także NCCN także rekomenduje wprowadzenie w pierwszej linii tej terapii celowanej, o której wspominamy, właśnie dla pacjentów z PBL-em. Na ile też dla Państwa takie rekomendacje są pewnym kierunkiem do podejmowania decyzji i działań? Dziękuję ponownie za pytanie i również dziękuję za miłe słowa skierowane tutaj do Ministerstwa Zdrowia i do pana ministra Miłkowskiego, że staramy się jak możemy naciągnąć kołderkę, która zawsze jest za krótka. Natomiast podstawą w ogóle do działania Ministerstwa Zdrowia oczywiście jest ustawa, w której wskazujemy na to, że wytyczne kliniczne i ocena tych wytycznych jest jednym z podstawowych kryteriów postępowania o objęcie refundacją, także współpraca, którą w tej chwili prowadzi głównie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, tak, która została poproszona o przejrzenie wszystkich wytycznych i o porównanie wytycznych międzynarodowych z wytycznymi polskimi, na jakim etapie właśnie, jakie terapie powinny wchodzić. To jest jedno z zadań, które jest realizowane w ramach strategii onkologicznej, o której pani redaktor wspomniała. Natomiast w zakresie procesu refundacyjnego my przyglądamy się wynikom HTA. Dla nas wytyczną, akurat ustawowo uwarunkowaną, jest przede wszystkim rekomendacja prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, który dokonuje w ramach oceny analiz przedkładanych przez wnioskodawcę wszelakie doniesienia i wszelakie, nie tylko doniesienia, ale również wyliczenia z innych krajów. I na tej podstawie również wnioskujemy o tym, jak terapia jest kosztowo efektywna i czy ona jest w ogóle kosztowo efektywna. Zatem ministerstwo na pewno przygląda się tym dokumentom i one są, nie powiem, że głównym aspektem podejmowania decyzji refundacyjnej, bo rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się i wykresom, i pewnym danym statystycznym dotyczących czy czasu wolnego od progresji, czy właśnie całkowitych przeżyć, to wówczas rzeczywiście jesteśmy w stanie dla specyficznej grupy pacjentów, która odnosi największe korzyści, czy w badaniu rejestracyjnym, czy w badaniach klinicznych w ogóle, jesteśmy w stanie wyliczyć sobie te koszty i zadecydować, czy ta terapia rzeczywiście może być wprowadzona do refundacji. Również chciałam podkreślić, że negatywna rekomendacja prezesa AOTMIT-u nie jest, może źle powiem, przeszkodą dla objęcia refundacją, ponieważ wytyczne i opinia prezesa AOTMIT-u jest jednym z aspektów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. I są już takie przypadki w Polsce, że mimo negatywnej rekomendacji lek został objęty refundacją. Nie chcę tutaj czynić żadnych nadziei, ponieważ proces jest w toku, dopiero ta terapia, o której dzisiaj mówimy, jest na etapie negocjacji z Komisją Ekonomiczną i na razie jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, czy ta terapia zostanie, czy nie zostanie objęta refundacją. Dziękuję pani dyrektor. I pytanie do panów profesorów, w jakimś sensie też podsumowujące nasze rozważania. Gdyby jeszcze panowie mogli powiedzieć o tych korzyściach czy efektach związanych ze stosowaniem terapii celowanej u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i ocenić skuteczność, a także profil bezpieczeństwa tej terapii. Pan profesor Janopoulos.
Może zaczynając od skuteczności, bo to, co przed chwilą usłyszeliśmy, czyli brak danych dotyczących całkowitego przeżycia, myślę, że dla osób, które wiedzą, jaka to jest choroba, jaki jest przebieg choroby, no nie jest w żadnym wypadku elementem, który możemy na tym etapie w jakiś sposób negatywny interpretować. Po pierwsze, to jest choroba, gdzie mediana rozpoznania to jest 71 lat. Po drugie, dane dotyczące PFS-u, które przytoczył profesor Giebel, pokazują jednoznacznie, że tego kolejnego leczenia możemy się spodziewać po 5-6 latach. Kolejny element, który powinniśmy brać pod uwagę, to jakie będzie następne leczenie po tych 6 latach. Jeśli znowu będzie bardzo skuteczne leczenie, to tak naprawdę tych danych dotyczących całkowitego przeżycia możemy prędko nie mieć albo w ogóle możemy nie mieć. Również grupa pacjentów, która nie skorzystała z terapii chlorambucilem, z obinutuzumabem, wiemy, że ona też będzie dostawała nowoczesne leczenie w następnych liniach leczenia. Także te dane dotyczące całkowitego przeżycia mogą być bardzo późno. Dlaczego jesteśmy przekonani, że skuteczność leku jest ogromna? Wydaje mi się, że tu pani prezes zaczęła o tym mówić, czyli o skuteczności na poziomie bardzo niskiego poziomu choroby. To jest minimalna choroba resztkowa, czyli mówimy o wykrywaniu pojedynczych komórek. Jedna na milion komórka nieprawidłowa. Wiemy, że poziom minimalnej choroby resztkowej ściśle jest związany z całkowitym przeżyciem i tutaj mamy dane z badań rejestracyjnych, na przykład CLL-11. Właśnie to było badanie dotyczące obinutuzumabu w połączeniu z chlorambucilem, gdzie rzeczywiście najpierw widzieliśmy efekt w postaci eradykacji minimalnej choroby resztkowej, która była częstsza u pacjentów wtedy otrzymujących chlorambucil plus obinutuzumab, a dopiero później te bardzo dorosłe dane dotyczące, dojrzałe dane dotyczące całkowitego przeżycia się pojawiły. Tutaj będzie jeszcze trudniej te dane uzyskać, dlatego że mamy skuteczniejsze leczenie. Mamy leczenie, które jest jeszcze bardziej skuteczne niż leczenie chlorambucil obinutuzumab. Natomiast dane dotyczące eradykacji minimalnej choroby resztkowej są naprawdę dobitne dla nas, dlatego że to jest 75% pacjentów po rocznym leczeniu, u których nie ma minimalnej choroby resztkowej versus 35%. A dla tych 35% mieliśmy dane dotyczące ogromnej korzyści w czasie całkowitego przeżycia. Także ja jestem przekonany, że te dane mogą się pojawić bardzo późno, natomiast sama efektywność terapii jest ogromna. Tak skutecznej terapii w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej nie mieliśmy. No i znowu troszeczkę spojrzenie z drugiej strony, bo aotmin rzeczywiście jest ciałem opiniującym i bardzo dobrze, że pani dyrektor o tym wspomniała, dlatego że mamy procesy dotyczące innych cząsteczek, inhibitorów BTK, obecnie i ibrutynib, pewnie za chwilę akalabrutynib, gdzie są już dane dotyczące całkowitego przeżycia. Jak rozumiem, tutaj tym bardziej te decyzje będą podejmowane, żeby pacjenci otrzymali takie leczenie. Co zrobić, panie profesorze, żeby te innowacyjne terapie nie były w Polsce terapiami ostatniej szansy, tylko żeby były, tak jak pan na początku naszego spotkania powiedział, jak najwcześniej stosowane, aby pacjent był jak najlepiej leczony? Prosimy o włączenie mikrofonu, panie profesorze. Co zrobić, to niekoniecznie jest pytanie do mnie. Natomiast no ja w pełni popieram, przede wszystkim utożsamiam się z wszystkim, co powiedział pan profesor Janopoulos. To jest szalenie ważne, że mamy do czynienia z chorobami, które jesteśmy w stanie uczynić chorobami wieloletnimi, przewlekłymi i robimy wszystko, żeby to nie one decydowały o czasie życia naszych pacjentów, tylko żeby pacjenci mogli z nimi po prostu żyć. Stąd oczekiwanie wpływu na całkowite przeżycie u chorych z nowym rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej jest oczekiwaniem płonnym i powinniśmy się tutaj zdecydowanie posługiwać surogatami, którymi są czas wolny od progresji, czy też odpowiedź na poziomie minimalnej choroby resztkowej. Natomiast wracając do meritum pytania, ja mam pełną świadomość, że żyjemy w tak dynamicznych czasach, że trudno nam jest nadążyć za z jednej strony formułowaniem nowych zaleceń, a z drugiej strony tym bardziej nad realizacją tych zaleceń w odpowiednim czasie poprzez ich właściwe finansowanie. Ale myślę, że w tym konkretnym przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej
dowody kliniczne naprawdę są tak mocne, tak spektakularne, że sprawę powinniśmy tutaj traktować priorytetowo. No i mam nadzieję, życzę przede wszystkim naszym pacjentom, że faktycznie tak będzie. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę i bardzo dziękuję, że poświęcili Państwo czas. Myślę, że będziemy mogli już niebawem przekazać te dobre wiadomości dla pacjentów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję.